bez jego pulsu. Rok, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tak dalej. Robią hałas na ziomka, który przychodzi na tej imprezy 12 lat, bo sam je robi, okej? Daj się sygnał! Dokładnie tak. Cała załoga dzisiaj nie słyszę! Cała załoga dzisiaj cała załoga dzisiaj cała załoga dzisiaj lecę! Dwunaste urodziny Rób Puls, Sound System, świętujemy je w klubie Rura, z nami reprezentant Rób Puls, Bob One, witam serdecznie. Siemaneczko. Chciałem spytać o początkach właśnie Rób Puls. Odkąd jesteś? Jak to wszystko się rozkręcało? Jak to było w ogóle? Co, no to jest generalnie taka akcja, że ja nie jestem od początku w Rób Puls. Ja w pewnym momencie dołączyłem, kiedy chłopaki robili imprezy w Ubocie, w Sosnowcu. Tam się pojawiałem na tych imprezach i dołączyłem. Nie pamiętam, który to rok był tak naprawdę. 2003 chyba z tego co... No, 2003, tak. To mogło być 6-7 lat temu. Już kupę czasu temu tak naprawdę. No i co, to wtedy była zupełnie inna bajka niż dzisiaj tak naprawdę, bo wtedy to była opcja dla garstki zajawkowiczów, którzy gdzieś się tam po prostu, to w piwnicach, w której to się grało, to się nazywał klub oczywiście, Ubot, to mieściło może, nie wiem, jak przychodziło 100 osób, to był tłok, tak więc takie miejsce, no i tego typu to też była jakby publika i to, też ilościowa, to była wtedy taka faza, że to wszystko gdzieś tam się u nas dopiero zaczynało rozkręcać i rzecz była dla naprawdę za Jawkowiczów, że była akcja, że jechałeś, nie wiem, do Łodzi na imprezę i spotkałeś te same twarze, które gdzieś tam spotkałeś u siebie na podwórku, bo po prostu wszyscy jechali, byli tak głodni tych imprez, że jeździli za każdą imprezą, nie? No teraz to jest zupełnie inna sytuacja, bo gdzieś tam cała ta muzyka ewoluowała, stało się to bardziej popularne, więc zupełnie inaczej to wygląda w tej chwili. Natomiast na początku, tak jak mówię, no to była opcja dla garstki zajawkowiczów, która gdzieś tam się po prostu pojawiała w tych samych klubach, na tych samych imprezach, spotykała się gdzieś tam, wymieniała płytami, gadała i robiła muzykę, nie? Teraz BOB1, czyli dźwięku afera, sprawia, jak zagęszcza się atmosfera. Ej! Ta muzyka ta pomaga żyć, co? Ta muzyka ta pomaga oddychać. Ta muzyka ta pomaga żyć, ona daje siłę mi, ona daje mi energię. Zdecydowałeś się na nagranie swojej solowej płyty. Powiedz, jak właśnie do tego doszło i jak słuchacze odebrali i czy ty jesteś niezadowolony w 100% w tym momencie? Wiesz co, to jest tak, że ja myślę, że jeśli ktoś jest do końca zadowolony ze swojej płyty czy z tego, co robi, to tak naprawdę może sobie po prostu usiąść na hamaku czy tam na bujaku po prostu i dać sobie spokój, nie? Tak naprawdę myślę, że zawsze pozostaje jakby przy wydawaniu czegokolwiek pewien taki... Jednak, że czegoś tam brakuje i dlatego, że czegoś tam brakuje, chce się nagrywać dalej i chce się robić coś dalej. Bo są ludzie, którzy pracują nad swoimi płytami w ten sposób, że właśnie cały czas chcą dopracowywać i zajmuje im to lata i tak naprawdę może ta płyta w końcu w ogóle nie wychodzi. Ja myślę, że trzeba znaleźć ten moment, kiedy jednak się tą płytę wypuszcza i jednak się coś z tym robi, mając nawet świadomość, że może pewne rzeczy by się już dzisiaj zrobiło lepiej. Ja powiem ci tak, no ja z tego, co wydałem, jestem i zadowolony, i niezadowolony. Zadowolony w sensie takim, że fajnie, że ta płyta była, fajnie, że powstała, miała fajne przyjęcie, jak na dosyć nikłą promocję, bo nie było jakiegoś szału z promocją tej płyty, ale miała fajne przyjęcie, wiesz, tak naprawdę płyta wyszła 2 lata temu, ja przez te 2 lata cały czas gram koncerty weekend, więc jest okej. Natomiast z drugiej strony, tak jak mówię, no, jestem niezadowolony, bo chciałbym czegoś więcej, no ale to, czego chciałbym więcej, będę robił teraz, bo w styczniu wchodzę do studia nagrywać drugą płytę i to, czego nie było na tamtej płycie i co chciałbym tak naprawdę jeszcze więcej zrobić, zrobię teraz, więc tak, tym to polega, jest cały czas jakiś rozwój, nie? Więc no fajnie, a jak doszło do tego, że powstała solowa płyta? No w bardzo prosty sposób tak naprawdę, jak robiliśmy rzeczy tutaj właśnie z Rupulsem, z Arkiem wspólnie nawijaliśmy, tylko że tutaj nastąpiła jakaś taka, wiesz, różnica trochę, że chłopaki bardziej się koncentrowali na jakimś tam swoim życiu rodzinnym. Ja tak naprawdę jestem najmłodszy z całej załogi, więc ja bardziej się koncentrowałem na tym jednak, na muzyce, graniu tej muzyki i naturalną drogą stało się to, że chłopaki jakby odbili w to
opcję hobby bardziej, a ja w opcję po prostu robić to i żeby to się stało moim całym życiem. No i tak na szczęście mi się udało, że jest to w tej chwili moim całym życiem. No. Rupul oraz wszystkich na Kleszu w Poznaniu. Od czasu mina mi, na niego pragnę żyć. Są tu dużo mówić, u nas było samo wiele. Wszystkie regiony zginie i niszczy. I słuchaj, trochę wzrosną się do kasy tubanami. My nie gramy z wolami. A jakie plany na przyszłość, a propos właśnie koncertów, jakaś, nie wiem, dłuższa trasa, czy ogólnie jak wygląda właśnie u Ciebie koncertowanie, czy to jest tak, nie wiem, załóżmy miesiąc, dwa, ciągle są koncerty, czy tam raz na jakiś czas? Nie, właściwie jest cały rok, cały czas są koncerty, wiadomo, ten okres jesienno-zimowy to są bardziej kluby, jak się robi cieplej, to gdzieś gram jakieś plenery, dużo koncertuję też z basem Tajpanem, z którym zrobiłem płytę, jakby ja mu zrobiłem całą muzykę na płytę, koncertuję solowo, cały czas. Plany najbliższe są takie, że właśnie tak jak mówiłem, w styczniu wchodzę do studia, robię płytę, mam nadzieję, że gdzieś tam do maja się wyrobię z tą płytą, żeby to już się pojawiło na rynku i żebym gdzieś tam przez lato już właśnie tą płytę jeździł, promował i grał swoją trasę już związaną stricte z płytą. No. Do tym powodzenia życzę i do następnych urodzin. Dokładnie. Żeby za rok znowu w klubie Rura byśmy spotkali się na dobrej imprezie. Na dobrej rurze. Na dobrej rurze. Dzięki. Dzięki wielkie. Gdyby tak zgodowa, tylko kombinują, że aż podleci szoła. Tak wygląda na piśleńskiej polityki szkoła. Mówię ci zgodowa, w środku pełna bydła, co się dowoła. Zgodowa, tylko kombinują, że aż podleci szoła. Tak wygląda na piśleńskiej polityki szkoła. Mówię ci zgodowa, w środku pełna bydła, jesteście tu często chowa. A ty popatrz, Anek, kto to nasz kandarze? Zawsze w obiektywie, zawsze w centrum.